Witajcie Bobaski. Na Amigę była cała masa bardzo trudnych platformówek. Nie ukrywam się z tym, że większość z nich nie skończyłem, a gdy jest recenzja którejś z nich, korzystam ze wspomagaczy. Przy jednej z takich właśnie platformówek musiałem tak zrobić na potrzeby recenzji. A mowa tutaj o Wolfchild, platformówki, która jest tak trudna, że naprawdę ciężko było ją ukończyć. Wolfchild pamiętam jeszcze za Bytla. Wtedy udało mi się dojść do czwartego etapu, a dziś naprawdę nie wiem jakim cudem mi się to udało, ale jestem z siebie dumny. Teraz lamię o tyle, że musiałem sobie dopomóc. Zaczynając jednak od samego początku. Gra Wolfchild obraca się wokół spisku przeciwko badaczowi biotechnologii, Karla Marlowa oraz jego syna Soula. Karl zostaje porwany przez tajną organizację zła, Chimera. Tak się niestety składa, że Karl jest pionierem w dziedzinie genetyki. Organizacja chce wykorzystać jego wiedzę, aby stworzyć armię mutantów. Saul postanawia użyć jednego z wynalazków ojca, aby go po prostu uratować. Wchodzi więc do specjalnej komory, w której przyodziewa specjalne naramienniki, jakkolwiek by się to nazywało, po czym przechodzi transformację, będąc tym samym hybrydą człowieka i wilka. Teraz, gdy tylko Saul zbierze odpowiednią ilość energii, jest w stanie przemienić się w wilkołaka, który może ciskać fireballami. Trzeba przyznać, że fabularnie gra nie jest jakaś porywcza, a akcja gry dzieje się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Po drodze do centrum Chimery widzimy 5 dość trudnych etapów. Pierwszy to prosta rozgrzewka. Od drugiego etapu zaczynają się schody, zaś od trzeciego etapu mamy typowy hardcore bez trzymanki. Pełno pułapek oraz przeciwników, elementów platformowych, w których od gracza wymagany jest całkiem niezły refleks, ale też całkiem niezła orientacja, bo lokacje są tak zaprojektowane, że jeżeli tylko możemy, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby się wrócić do początku etapu. No i na sam koniec planszy przyjdzie nam stoczyć pojedynki z dziełami genetyki Chimery, czyli z mutantami, jakie udało im się stworzyć, dzięki ojcu Saula, który obecnie przebywa jako zakładnik, jednocześnie tworzy dla nich przeróżne maszkary, czyli walki z bossami. Design lokacji naprawdę ryje bery. Po lasy i dziwne stwory, aż po kompleks, który jest osaczony przez setki, jak nie tysiące robaków. Większości z nich widzimy jako dekoracje, ale będą też takie, z którymi przyjdzie nam powalczyć. Pułapki niespodzianki nie będą nas odstępowały o krok, więc trzeba się mieć na baczności. Przeciwników jest całkiem spora liczba, po zwykłych żołnierzy Chimery, aż po ich mutanty, które są zdecydowanie twardsze. Nie możemy zapominać, że my też tacy bezbronni nie jesteśmy. W ludzkiej formie mamy tylko pięści, ale gdy jesteśmy wilczkiem, to możemy ciskać kilkoma rodzajami fireballów. Po te zwykłe proste, po jakieś bumerangi, kulę energetyczną lecącą zygzakiem, wielkie fireballa oraz kilka innych wariacji tej broni. Właściwie naszej jedynej broni. Bo nic oprócz pięści i kilka rodzajów fireballów nie mamy więcej. Tak więc będzie ciężko, a czasami nawet bardzo ciężko. Wolfchild pojawił się na Amidze oraz Atari ST. Dopiero później grę zawitała na inne platformy, jak chociażby Sega CD, SNESa, Sega Mega Driver oraz Mega Drive. I kilka innych platform. Gra na Amidze cechowała się bardzo ładną oprawą graficzną oraz animacjami. No i kuriozalnie to, co teraz powiem, może zaskoczyć niejednego gracza. Gra była zrobiona w celach rozrywkowych, czyli autorzy gry nie mieli zamiaru tworzyć czegoś ambitnego i odkrywczego. Nie łudzili się nawet, że gra odniesie sukces, czy zostanie hitem. No i w sumie dobrze, bo gra jakoś rozchwytywana nie była. Tytuł ten został zaprojektowany przez Simona Phippsa. Wariacje plan zyskały uznanie, ale grę zjechano za zbyt wysoki poziom trudności, a tym samym była bardzo nieprzyjazna dla graczy. W innych recenzjach padały nawet stwierdzenia, że Wolfchild dominuje powtarzalna rozgrywka i gra jest po prostu nudna. Trzeba przyznać, że jak na tytuł stworzony od tak, dla zabawy zabicia czasu, jak zwał, tak zwał, to wyszło im to całkiem nieźle. Gra na Amidze była chwalona za świetne animacje i ładną oprawę graficzną, o czym już mówiłem wcześniej. No i oczywiście za muzykę, która faktycznie jest dobra i wpada w ucho. Bo gdy pierwszy raz usłyszałem utwór z trzeciego etapu, było niemałe zdziwienie i zaskoczenie. Również dźwięki w grze są niczemu sobie. Trzeba przyznać, że jak na grę stworzoną bez większych ambicji, to wiele elementów tutaj zagrało tak jak trzeba. Wolfchild jest tylko na dwóch dyskietkach, a całą grę przechodzimy na dyskietce numer 2, a na pierwszej dyskietce doczytują się dane i jest zapisane dość ciekawe intro gry.
Wolfchild trzeba pochwalić. Trzeba chwalić, bo jest to gra zrobiona spontanicznie. Twórcy tutaj nie oczekiwali sukcesu. Nie obrali sobie celu, aby ich gra była hitem. Bawili się przy jej tworzeniu i to właśnie przez takie spontaniczne podejście gra przeszła ich wszelkie możliwe oczekiwania. Wolfchild warto się zainteresować i zagrać. Chociażby przez godzinkę albo dwie. Choćby dlatego, aby być bogatszym o pewną wiedzę na temat gier oraz ugryźć kawałek historii na jej temat. Zachęcam do sprawdzenia, choć przymusu nie ma. To ja Wam już dziękuję za odrobinę uwagi i poświęconego czasu. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz oglądania kolejnych recenzji z gier. Do zobaczenia, Bobasy, w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!